Przyszedł czas na podsumowanie. No i myślę, że zdania jest podzielone. Rozdzielmy to na gry i na funkcjonalność. Jeżeli chodzi o funkcjonalność pozagrową, tak to nazwę, wiecie, muzyka, wideo, przeglądanie zdjęć, internet bez flasha, Nintendo jest niefunkcjonalne. Jeżeli chodzi o gry, Nintendo jest rewelacyjne. No i myślę, że kupując handhelda głównie chodzi wam o gry, prawda? Te drugie aspekty pozagrowe to myślę do tego są teraz smartfony. Natomiast Nintendo to po pierwsze kreatywność, innowacyjność, coś innego niż już ten marazm, począwszy od Xboxa, przez Sony i tak dalej. Nintendo nie udaje, że jest konsolą stacjonarną w mniejszych wymiarach. Mam na myśli, nie udaje, że jest analogicznie do Wity PS trójką i możemy cieszyć się grami, które na konsoli stacjonarnej robią wrażenie na handheldzie. Na 3DS-a są produkowane gry handheldowe i myślę, że to jest główne jakby... To jest podstawa istnienia handheldów, że te gry różnią się od stacjonarnych i nie powinny być na siłę wciskane te gry stacjonarne. Wiem, powtarzam się, ale muszę wam to wyraźnie powiedzieć. A jeżeli jeszcze wahacie się, czy kupić 3DS-a, no to dwa argumenty. Uczciwa polityka wobec odbiorcy, nie polegająca na wyzysku, na odcinaniu kuponów, na no, nieuczciwości ogólnie, tak? Nie wypuszczam nowego rodzaju konsoli tak, żeby ci pierwsi nabywcy byli pokrzywdzeni. Zawsze dają coś w zamian. No i jeszcze jest przecież efekt 3D. No, ja nie wiem. Sony może dodawać gigaherce, zwiększać RAM, zwiększać, prawda, parametry ogólnie PSP. Natomiast czy to jest ważne w handheldzie? Myślę, że nie. Myślę, że handheld jest czegoś innego. I okej, okay, po marazmie, który nastąpił w grach od marca do przez pierwszą połowę roku na Nintendo 3DS-a, bo tak jak już mówiłem w poprzednich częściach, Zelda, Resident Evil, Mercenaries, Star Fox, Street Fighter, to tak naprawdę tyle na 3DS-a, ale teraz tyle gier, co się pojawi. Mario Kart, Luigi's Mansion 2. Assassin's Creed tam się ma chyba pojawić, no ale wróćmy do gier nintendowych. Professor Layton vs. Ace Attorney i tak dalej. To wszystko są gry fantastyczne, dające zabawę na wiele godzin i myślę, że dla tych gier nawet warto kupić 3DS-a. A w efekcie 3D wszystkie gry nabierają nomen omen nowego wymiaru i przez to bardziej możemy utożsamiać się z światem przedstawionym w grach. Okej, już na totalne zakończenie. Dziękuję wszystkim, którzy zdołali obejrzeć cały mój komentarz. Starałem się jak najbardziej. Jeżeli wam to się podobało, subskrybujcie mój kanał. Jeżeli wam się nie podobało, dawajcie łapki w dół. Piszcie komentarze, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A tymczasem polecam pójście teraz do waszego komputera na Allegro, zobaczyć po ile stoi 3DS i kliknąć kup teraz. Dziękuję.